Przypominamy tradycje wielkanocne i właściwie Wielkiego Tygodnia, ale też proponujemy zabawy, takie zabawy, które kiedyś, które dzieci bawiły. Na przykład mamy taką nowość, to jest kulanie jajka do ducki, czyli takie wyścigi, które jajko najprędzej dotrze do mety, ale też są oczywiście tradycyjne tworzenie palm wielkanocnych, takich tradycyjnych śląskich, ale też jak gdyby z takim twistem, każdy może przyjąć jakieś swoje ozdoby, według na swoją modłę je wykonać, aczkolwiek mówimy, jak taka tradycyjna właśnie palma wygląda. Mamy jeszcze warsztaty wykonywania pisanych metodą batikową. Jest to jedna z najstarszych metod ozdabiania jajek wielkanocnych. Jest to, nanosi się woskiem wzory, później ta jajka się barwi i te miejsca, które są pokryte woskiem, one się po prostu nie zabarwiają. Trzeba dosyć szybko pracować z woskiem. Nakładamy ciekły wosk na jajko, najlepiej ugotowane, a później moczymy to jajko w barwniku. No i tam, gdzie nałożony jest wosk, tam powstają nam wzory. No i tutaj, jeśli chodzi o wzory, to dowolność jest różna. Tam niektórzy piszą jakieś napisy. Najczęściej wychodzą kropki i kreski, bo to najłatwiej zrobić na samym początku. Ale myślę, że taka systematyczna praca, czy kilka jajek jak się wykona, to wychodzą już naprawdę bardzo ładne wzory. Od dawniej zdobiono tak tkaniny. Podobną metodą, też właśnie metodą batikową. Żeby prawidłowo wykonać palmę, trzeba sobie najpierw zgromadzić materiał. Czyli gromadzimy rośliny zielone, bazie i wykonujemy kwiaty z bibuły. Do takiej palmy muszą być wszystkie elementy albo żywe, albo wykonane z papieru. Kwiatki przygotowaliśmy wcześniej, bo tego się nie da zrobić na miejscu, co dużo czasu zajmuje. Natomiast wszystko inne wykonujemy na miejscu. To jest palma palikowa. I taką palmę palikową nosili chłopcy, a dziewczyny też nosiły później. Chciałabym ją zrobić podobnie do tej w zeszłym roku, czyli użyć niebieskich kwiatków i pomarańczowych różyczek. Dlatego, że to wyszło z tego bardzo ładne połączenie. Pewno kolory, więcej kolorów. No, może też kwiatki zrobię, nie wiem. A czy ty wcześniej już brałaś udział w tym warsztatach? Nie, nigdy nie brałam. Zawsze to w domu babcia albo kupowała palmy i potem je jeszcze ozdabiałam. Nie, zazwyczaj robiliśmy w domu takie skromne bardziej. A ta jest taka bogata, w sensie dla mnie tak bardziej. Szybko, szybko, szybko! Nie! Podnieś jajo, szybko!